Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku Skorpiona na dwutygodniowym czytaniu. Zobaczmy najpierw ten obszar prywatny. Tak, mamy inkwas, dobrze, zobaczmy teraz ten obszar poza prywatnym. O, mamy Jerę. Ciekawe, 22-12. Tak mi to rzuciło się jakoś. 2-2-1-2. Może to dla kogoś ma znaczenie. Może ktoś się urodził 22-12 na przykład. Albo ktoś jest z roku może 2022. Może ktoś się urodził wtedy, albo może coś się wydarzyło wtedy. Czuję tutaj dużo takich kwestii tego rodzaju. W każdym razie, kochani, coś tu dochodzi. Coś tutaj dojrzewa. Coś tutaj, jak te bułeczki w piekarniku, i jednocześnie trzeba się tutaj spodziewać żniw, czyli będziemy zbierać efekty naszej wcześniejszej pracy. Dosłownie coś takiego czuję, szczególnie właśnie w obszarze pracy, zarabiania, załatwień, tego rodzaju kwestii. Dobra, okej, zapytajmy najpierw obszar prywatny. Obszar prywatny. O, wow, mamy gwiazdę. No pięknie, podtrzymuj nadzieję, idziesz w dobrą stronę. Są tutaj działania, czuję, które są ważne, istotne i wykonywane przez was, kochani. Zobaczcie, mamy koło fortuny, ale też pojawia się tutaj karta diabła, czyli uważaj, żeby nie zboczyć z twojej właściwej ścieżki, wchodząc na drogę ego. Co mamy dalej? Czekajcie, dopytajmy, o co tutaj dalej chodzi. Już patrzymy. Aha, mamy 10 mieczy. No tak. No tak. Tak, bo mamy zawsze w życiu dwie możliwości. Albo traktować to, co się dzieje wokół nas, jako informacje, które przychodzą, jako lekcje, które się dla nas dzieją, albo jako krzywda, która się dzieje przeciwko nam. I właśnie kiedy wykonujemy tą drugi proces, rodzaj postrzegania, prawda, wówczas to jest ścieżka ego. Bo ego czuje się zawsze pokrzywdzone, prawda? W jakiś sposób, w jakimś obszarze. Czuję, że to jest ważne, żeby się z tego przebudzić jakby, i to będzie olśnienie potężne i pomoże ci podążać twoją właściwą... Wow! Dokładnie! Tą twoją właściwą ścieżką, chciałabym powiedzieć, przeznaczenia, bo tutaj mamy i gwiazdę, i koło fortuny, i głupiec się pojawia... Ale musisz sobie poradzić jeszcze z tym, co ego próbuje zrobić. Ego cię próbuje zatrzymać w twojej drodze, w twojej ścieżce. I może to czujesz, to jest ten obszar, gdzie czujemy się ofiarami kogoś czegoś, prawda? Ale jednocześnie, jeżeli czujemy się ofiarami kogoś czegoś, automatycznie obniżamy swoją wartość do poziomu podłogi. Bo sami mówimy wtedy o wartość 10 mieczy. Natomiast jeżeli potraktujesz to, co się dzieje, jako informację, która przychodzi od wszechświata, i przestaniesz brać to osobiście, oczywiście to jest wysiłek, tak, i trzeba się tu postarać, trzeba sobie w głowie poprzekładać pewne rzeczy, wówczas zaczniesz postrzegać to, co się dzieje, jako kierunkowskazy, znaki od wszechświata. A wtedy będzie ci dużo łatwiej podejmować właściwe decyzje i kroczyć tą twoją najwłaściwszą ścieżką. I słuchaj tego tyle razy, co teraz powiedziałam, ile potrzebujesz, żeby to dotarło. Zdaję sobie sprawę, że na początku ta iluzja matryksowa blokuje jakby tą informację, więc wysyłaj tam fioletowy płomień. Zobaczcie, wszędzie tu jest ten fiolecik na kartach. No, oczywiście poza diabłem, bo to jest czerwień. Tak? Jeżeli ktoś się skupia ciągle na kolorze czerwonym, no to właśnie to jest energia karty diabła, prawda? No i oczywiście czakra podstawy, a wiemy, co tam mamy, prawda? A fiolet to jest czakra korony i też wiemy, co tam mamy. Lepiej myśleć tym fioletowym niż tym czerwonym. I jeżeli jest czerwień, jeżeli właśnie ta karta diabła się pokazuje, to znaczy, że tu jest jakiś lęk, taki bazowy lęk przed... jakby wychodzisz z perspektywy postrzegania świata, z tego przetrwania, prawda? A nie jako ten, kto
wędruje jakby przez świat, doświadcza życia, bo to jest głupiec, prawda? On, można by powiedzieć, podchodzi naiwnie, lekko do różnych rzeczy, ale z drugiej strony łatwiej mu się żyje, bo nie postrzega wszystkiego jako ból, krzywda, blokady, limitacje, ograniczenia. Dzięki temu dużo łatwiej mu się żyje i dużo szybciej idzie przez to życie. I co więcej, ma mnóstwo sukcesów. Ale musi sobie pozwolić taki ktoś na bycie wędrowcem właśnie w znaczeniu doświadczanie życia. I co przychodzi? Dziękuję Ci, Uniwers, za informacje, za wiadomości, że mi to podpowiadasz, że mi to pokazujesz. Wiadomości różnego rodzaju. Bardzo dużo tutaj na temat relacji, związków, miłości i tego, jak Ty się traktujesz, Ty siebie osobiście. Bo inni ludzie nam pokazują najczęściej dokładnie to, jak my sami siebie traktujemy. No, królowa mieczy w rewersie. Oh my gosh! Przecież chyba gorzej się traktować nie można. Który skorpion się tak traktuje okropnie? No, ręka do góry. Trzeba to zmienić tobie, bo to jest to. Karta diabła, 10 mieczy. I wtedy, jeżeli ty się źle traktujesz, to inni ciebie źle traktują. I to jest takie, wiesz, koło. To jest takie koło karmiczne, bym powiedziała, pętla karmiczna. Jak ty siebie zaczniesz lepiej traktować, uszanowywać, kochać, doceniać, to też inni zaczną to robić. Ale to trzeba zacząć od siebie. Pamiętaj, pragniesz zmiany? Zmień coś. Zmienisz trochę, zmieni się wszystko. Warto naprawdę te zmiany wprowadzać. No dobra, to był ciekawy wstęp. Zobaczmy radę do obu obszarów. Ciekawie, bo tak nam się od razu pokazały bardzo wymownie. Księżyc i pustelnik, czyli trzeba odkryć, co zakryte, trzeba zbadać, co głęboko ukryte w nas samych. Nie mamy grzebać nikomu tam w jego sprawach, w jego duszy, w jego myślach, w jego uczuciach. Nie, nie. My mamy to zrobić dla siebie. Każdy z nas ma to zrobić dla samego siebie. Zanurkować w siebie, w swoje sprawy. I się dowiedzieć prawdy o sobie. Bo tylko dzięki temu jesteś w stanie ruszyć do przodu i to koło życia, żeby dalej ruszyło, żeby to jakby na dół się przekręciło, prawda? A to, żeby poszło do góry, bo taka jest tutaj wizja tego, że to może spaść na dół, czyli cała krzywda, jeżeli pozwolisz sobie, żeby wizja twoja, twoja perspektywa postrzegania życia, świata, siebie przede wszystkim zmieniła się na tą bardziej pozytywną. Wtedy uwalniasz, odpuszczasz właśnie te wszystkie krzywdy, bóle i postrzeganie w ten sposób i zaczynasz być znowu takim świeżutkim, zieloniutkim wędrowcem, który rozpoczyna na nowo, zostawiając cały ból, całą krzywdę ze sobą. Ale oczywiście jest mnóstwo osób, które nie potrafią odpuścić, bo wydaje się tym osobom, że jak trzymają uraz do kogoś, to wtedy komuś się krzywda dzieje, temu komuś, kto tą krzywdę wyrządził. A to jest nieprawda, to jest bzdura, no wybacz, to jest bzdura, bo tym krzywdzisz tylko siebie i wciąż od nowa siebie i wciąż od nowa siebie. Za każdym razem, kiedy o tym myślisz, kiedy o tym mówisz, kiedy to znowu czujesz, krzywdzisz siebie. To tak jakby dziobać siebie rozgrzanym widelcem i mówić, że to kogoś innego będzie bolało. A jak znowu uwalniasz to wszystko, to znowu nie uwalniasz kogoś, tylko siebie z tego bólu, z tej krzywdy, z tego powielania, z tej pętli karmicznej właśnie tutaj. To jest typowa pętla karmiczna. Zobacz, krzywda, ból, krzywda, ból, krzywda, ból, przyblokowanie, limitacja, ograniczenie i w kółko od nowa. Jest szansa, teraz możesz z tego wyskoczyć, ale ty musisz wiedzieć, czego chcesz. Trzy buławy. Ty musisz oczekiwać szczęśliwych rzeczy, które nadejdą. Ty musisz pozwolić sobie, żeby twoja siła wewnętrzna się w tobie przebudziła. Musisz zacząć widzieć siebie jako zwycięzcę. Jako wędrowca, który doświadcza życia, a nie jako osobę, która jest pognębiona, leżąca na ziemi. Dokładnie. Zobaczcie, mam arcykapłana. Jeszcze jedną weźmiemy. Wszystko zależy od perspektywy, od postrzegania. Jeżeli te żniwa, które tu przychodzą, nie podobają się tobie, bo mówisz, o, tak jak jest teraz, jest i jakieś tam masz pomysły na ten temat, jak jest. Jeżeli to ci się nie podoba, to znaczy, że w całym tym procesie trzeba coś zmienić. Czyli następne rzeczy, które będziesz robić, po prostu wprowadź różnicę
w tym twoim kole życia, w tym twoim kole dnia, kole tygodnia, kole miesiąca, bo to wszystko jak koło się kręci, cały czas kręci. Wprowadź zmianę, malutką nawet, a zobaczysz, że duża zmiana się przejawi po jakimś czasie, bo jedna drobna zmiana wprowadzona do życia to jest jak taka kula śniegowa, która leci ze zbocza po śniegu i zaczyna zbierać coraz więcej śniegu i jest coraz większa ta kula, prawda? I tu możesz zrobić to samo. Drobniutka zmiana wprowadza dużą zmianę z czasem. Oczywiście tu trzeba być cierpliwym, ale uwolnić się od tego postrzegania siebie w niższych kategoriach. Od tego się trzeba dokładnie uwolnić. Zobaczcie, nie miałam już brać, ale mamy wisielca, czyli po prostu pozwól sobie na przewartościowanie totalne i czuję, że to tu ma być. Wow! Księżyc, pustelnik i przewartościowanie. Klasyczne zestawienie pod tytułem zanurkuj w siebie, zanurkuj w temat swojej prawdy wewnętrznej, odkryj to, co zakryte, to, co nieuświadomione przez ciebie, wszystkie lęki, strachy, uwolnij to, przetransformuj to na siłę, na moc dla siebie. Pozwól sobie, by spojrzeć właśnie z innej perspektywy. Pustelnik, on zawsze patrzy w tył, analizuje to, co po drodze się wydarzyło, to, co zrobił sam i zaczyna zauważać własne błędy w tym wszystkim. Nie błędy innych, bo tak naprawdę to nie powinno nas obchodzić, co inni źle zrobili. Bo najważniejsze dla nas i dla naszej ścieżki jest to, co my sami robimy niewłaściwie, że ta ścieżka nie jest taka, jakiej my pragniemy. I właśnie to jest ta zmyła największa tego świata, że ludzie się skupiają na błędach innych. A, bo ona była taka, albo on był taki, albo ona się źle zachowała, on tu błąd postąpił, oni. I cały czas celujemy na zewnątrz i nic się nie zmienia. I znowu się powtarzają te same sytuacje, znowu te same związki. Nawet jeżeli zmienisz partnera czy partnerkę, znowu się pojawia ten sam schemat, jakby ten sam pattern, prawda? Dlaczego? Bo nie zostało to uwolnione, jakby ta lekcja nie została zaliczona przez wszechświat, no bo nie dotarło wtedy do nas, że to jest lekcja, to jest nauka. Mamy wyciągać mądrość z tego, a nie płakać nad tym, na zasadzie użalania się i wytykania błędów innym. Mamy właśnie wejrzeć w siebie i zobaczyć, okej, nie podoba mi się końcowy efekt tego wszystkiego, bo na przykład, nie wiem, była relacja i się rozpadła i to jeszcze brzydko się rozpadła, prawda? Czy to będzie relacja prywatna, czy to będzie relacja zawodowa, wszystko jedno. Nie podoba mi się to. To było beznadziejne, okropne, czułam się okropnie. Ten ktoś może też się czuł okropnie, pewnie tak. Dobra, coś zmienię, coś wprowadzę, jakąś różnicę, prawda? Następnym razem zachowam się inaczej, przeanalizuję siebie w tym wszystkim, przestanę szukać złego w tej drugiej osobie, w tej drugiej stronie, zacznę się zastanawiać, gdzie ja mam może jakieś toksyczne schematy działania, postępowania, bo każdy z nas coś tam ma, wyciągnął, a to z domu, a to ze szkoły, a to z towarzystwa swojego, z tego wszystkiego, co zbieramy przez całe życie, prawda? I usiąść samemu ze sobą, po prostu jak przed lustrem i po prostu pogadać ze sobą tak szczerze i tak uczciwie i wtedy te rzeczy wychodzą. Po prostu same wychodzą, ale też trzeba chcieć je zobaczyć, bo najlepiej to jest nam zobaczyć to, że inni źle robią, a my to jesteśmy super, prawda? To najlepiej byśmy chcieli zawsze widzieć, ale czy to nie jest totalna iluzja? No właśnie. No to już każdy z nas musi sobie sam przemyśleć. To nie jest to, że my mamy sobie tu coś udowadniać nawzajem, tylko sami ze sobą pogadać, jak to tak naprawdę ze mną jest. No właśnie. Czy nie bujam się po labiryncie umysłów, totalnym pogubieniem i wydaje mi się, że ja jestem na właściwej ścieżce, a cała reszta się pogubiła? Prawda? Też chodzić o różne rzeczy może. Idźmy dalej. Zaufanie jest super ważne w relacjach, w związkach, kiedy jest nadwyrężone. Ciężko później tą łatkę, tą dziurkę załatać, bo tu nie ma takiej łatki, która by załatała taką ranę i taką przykrość. Natomiast jeżeli zależy ci na tej osobie, no to tutaj jedyne, co wam pozostaje, przepracować to, ale to uczciwie to przeprocesować, przegadać z każdej możliwej perspektywy, uwolnić, miłością napełnić, czyli ukochać siebie nawzajem i siebie samego, przemyśleć znowu,
inną perspektywę i jeszcze inną. Jeżeli nie potraficie sami tego zrobić w parze, niech wam ktoś pomoże, ktoś, kto będzie tym mediatorem w tym wszystkim. Ale to musi być obiektywna osoba. I puścić to dalej. I to może cię mocno zaskoczyć, jak to fantastycznie działa. I wtedy, jak uda ci się już, o zobaczcie, głęboko wejść w ten temat i poczuć, i zobaczyć, i zauważyć też tą drugą stronę, wówczas zaczyna się robić jasno w głowie, prawda? Tak jak ten głupiec tu ma słoneczko za sobą, zobaczcie. W końcu znowu widzę jasno na ten temat i w końcu wiem, co dalej chcę robić. Ale jednocześnie czuję, że serducho mi się uwolniło z tego i mam mały plecaczek, zobaczcie, ledwo taki woreczek. Dlaczego? Bo uwolnił ten głupiec wszystko właśnie, co wlókł ciężkiego za sobą, bo powiedział, dobra, dosyć. To był tamten etap, to była tamta faza, ja zostawiam to za sobą, bo pragnę czegoś innego, czegoś głębszego, może teraz pragnę doświadczać czegoś innego. Innych emocji, innych uczuć, może wyższych, może piękniejszych, prawda? Ale to też jest decyzja, żeby to zostawić za sobą, co było. Dobra, idziemy dalej. Bardzo intrygujące to czytanie jest, muszę przyznać. W większości channeling. Zobaczcie, podtrzymuj nadzieję. Tu jest dokładnie ta gwiazda. Zobaczcie, the angels are working behind the scenes to make this relation flourish. Czyli aniołowie twoi, przewodnicy, duchowi, jak tego nie nazwiesz, wyższe energie, pomagają ci i pracują. I ty tego nie widzisz. To się dzieje jakby za kotarą, za sceną, ukryte, pomagają tobie cały czas w twoich relacjach. Czy to jest jakaś jedna relacja i trzeba coś uwolnić? Czy to jest relacja twoja z tobą i trzeba coś uwolnić, coś udrożnić może? Cały czas masz wsparcie od wszechświata, tylko musisz mieć tą nadzieję, że jest dobrze, a jeżeli nie jest jeszcze dobrze, to znaczy, że to się jeszcze procesuje i tu trzeba jeszcze dorzucić coś, coś zrobić, coś uwolnić właśnie, może coś uzdrowić. Tak, be honest, szczerość, ale to taka od serducha do serducha, heart to heart. I po angielsku to bardzo pięknie brzmi, heart to heart conversation, czyli taka rozmowa serce z sercem, serce do serca, prawda? O, proszę bardzo, i z cierpliwością do tego, i jeszcze mamy odpuść, to tu dam dokładnie to. Pozwól sobie na to, by to odpuścić, bo to utrzymywanie tego, tej pretensji, tego żalu, tego bólu, tego tej krzywdy, tego poczucia bycia pokrzywdzonym, to jest taka swego rodzaju paradoksalnie jakby kontrola, którą my czujemy trochę, że dalej ją mamy, no bo coś trzymamy względem tego, coś zatrzymujemy i my mamy nad tym kontrolę, że to zatrzymujemy, ale jednocześnie krzywdzimy siebie tym. Więc odpuść to, pozwól sobie, żeby to po prostu odeszło. Poszukuj takich mechanizmów i sposobów, które pomogą ci uwolnić się od tego i pozwolą ci poczuć się komfortowo znowu ze sobą, w tej relacji może, w danej sytuacji, no zależy, wiecie, o co chodzi, prawda? To są tematy rzeka, wiadome, tu by można gadać i gadać i to jest czytanie ogólne i wiadome, każdy ma inną historię, ale pewne schematy się często powielają. I te właśnie schematy nam tutaj pokazuje wszechświat, żebyśmy mogli na bazie takich czytań ruszyć do przodu, uwolnić się od tego, co blokuje, zatrzymuje i po prostu z tym malutkim plecaczkiem tego doświadczenia życiowego, czyli zbieramy to, co najważniejsze, to, co udało się doświadczyć, uczucia, emocje, sytuacje, wydarzenia, prawda, lekcje, to zabieram, a resztę zostawiam. Dlaczego? No bo to już jest historia, to już jest przeszłość. Prawda? Idę po następne doświadczenia, piękne, niezwykłe. Uniwers zaskoczy ciebie pięknymi, zobacz, surprise deeply, czyli głęboko cię zaskoczy. Jeżeli pozwolisz sobie na to, by się uwolnić od przeszłości, od krzywdy, od bólu i przede wszystkim od postrzegania siebie jako niskiej wartości czy niższej wartości, to musisz porzucić, ty musisz w sobie widzieć cały wszechświat, no bo jesteś całym wszechświatem, jak każdy z nas. Takim, który wylądował na chwilkę w ciele ludzkim. I doświadczamy sobie tutaj razem różnych rzeczy, pięknych, złych, okropnych, fantastycznych, beznadziejnych.
po to, żeby dusza każdego z nas mogła to odczuć wszystkimi zmysłami. I to jest to doświadczanie życia właśnie, które bardzo nasze dusze pragną przeżyć. Idziemy dalej. Ktoś chciałby ci powiedzieć, jak się czuje. Czuję tu różne sytuacje, też relacje ciężkie, karmiczne, gdzieś gdzie te pętle są właśnie, poblokowania, tak jakby ktoś z was chciał ze mną o tym pogadać, popracować na sesji indywidualnej, zapraszam cię serdecznie. Napisz na maila, prześlę ci ofertę, możesz pobuszować po stronie www.mistycznyogródulili.pl, tam wszystkie informacje znajdziesz. To nie był właściwy czas, mówi ktoś. I ktoś mówi, że ma świadomość, że wszystko popsuł. No tylko, że co z tego tak naprawdę, że wszystko popsuł? Co to daje, prawda? Co to wnosi? Z takiego ludzkiego oczywiście postrzegania. Bo jeżeli chodzi o to postrzeganie właśnie duchowe, byśmy powiedzieli, no to to jest ważne, że ktoś wyciągnął wnioski, prawda? I wie już, że tam popsuł rzeczy. I właśnie każdy z nas powinien sobie to uświadomić. Co i w którym momencie popsułam? Albo co mogłam zrobić inaczej, lepiej, a nie co ktoś tam, prawda? Bo to nic nie wnosi wtedy nam. Tylko więcej żalu, bólu, krzywdy, takiego poczucia właśnie beznadziei, prawda? Zobaczcie. Niesamowite. Mamy maga i mówią co nam? Do dzieła, kochani! Magia jest obecna w twoim życiu. Zobacz. Wszystko, czego pragniesz, się ziści. Jeżeli tylko uwierzysz, dokonasz tego. Dokładnie. I tu jeszcze jest gwiazda, czyli jak najbardziej. Wszystko możesz, jeżeli uwierzysz, że możesz, albo nic nie możesz, jeżeli uwierzysz, że nic nie możesz i teraz sobie wybierz. Era wodnika. Tak działa. W obszarze poza prywatnym widać, że tu będą szły jakieś nowe rzeczy, niezwykłe rzeczy do skorpionów. Nowe oferty mogą być pracy. Może ty znajdziesz coś nowego, bo zapragniesz zmienić sobie więcej satysfakcji, żeby było więcej radości z tego. Dużo widać, że się zmienia w tobie, więc to ta potrzeba względem pracy też ci się zmienia i ona będzie się nadal zmieniać. Ktoś tutaj zapragnie uczyć się, jakby nauczyć się czegoś nowego, może nowy zawód. Zobaczcie, łódeczkę mamy. Oczywiście to też mówi, że o dokładnie idzie nowa praca, nowe możliwości, będzie dużo tej pracy, ale jednocześnie będziesz mieć z tego dużo radości. I ktoś tu będzie sobie, może już mościsz sobie gniazdko, więc ktoś tutaj coś buduje. Albo własną działalność, może coś nowego, albo prywatnie. Może tutaj budujesz relacje, związek i właśnie coś tu się pojawiło. Ta karta diabła, 10 mieczy, trzeba to oczyścić. To jest tak jak sprzątanie domu. Kochani, jak się 10 mieczy pojawia w relacji, w związku, to tak jakby się pojawił kurz na półkach, brud na podłodze, trzeba wziąć szmatę, zakasać rękawy i to posprzątać. A w relacji, w związku trzeba po prostu usiąść razem i pogadać. Wyjaśnić wszystko. A łzy to mają być tak jak ta woda przy sprzątaniu. Prawda? Muszą wypłynąć, żeby się uleczyły, uwolniły pewne rzeczy. Także pozwól sobie na to. Niech w tej relacji łzy popłyną. Ale takie szczere właśnie. Taka rozmowa, pamiętasz, heart to heart, prawda? Żeby wszystko zostało wyjaśnione. I wtedy zobaczysz, że całkiem inna atmosfera między wami zagości. I poczujecie większą lekkość tej relacji i będziecie mogli stworzyć najpiękniejszą relację świata. Ale musicie przestać inaczej patrzeć na siebie i na siebie nawzajem i na siebie samych. Dokładnie. W tych sprawach zawodowych, urzędowych, tutaj będzie trzeba coś załatwić na pewno, ale ja widzę, że to dużo radości tobie sprawi, to załatwianie. Może lubisz robić te kwestie, które tutaj się pokazują. Jakieś kwestie, trzeba by ci poczytać, dowiedzieć się o jakichś zasadach, regułach robienia czegoś, rozwijania czegoś, bo ja tu czuję, że możesz się dowiedzieć czegoś nowego, co pomoże ci w dalszej drodze i pomoże ci zmienić trochę podejście, nastawienie, widzenie tego, kim jesteś i możesz być zawodowo, dosłownie tak czuję. Ale pobuszuj, poszukaj, zobacz jak to inni robią. Oczywiście ci, którzy są dla ciebie jakimś wzorcem, prawda? Podoba ci się, to lubisz, to oglądasz, interesujesz się. Zanurkuj, pobuszuj, dowiedz się, zainteresuj się. Czuję, że jesteś w stanie tutaj pójść w
faktycznie w fajnym kierunku, ale tu trzeba dużo wiedzy jeszcze zdobyć. Też chodzi o taką twoją wiedzę wewnętrzną, czego tak naprawdę chcę, bo trzy buławy to jest, prawda? Dla mnie trzy buławy ma dwa znaczenia. Pierwsze, no bo tu widać, że coś tu idzie do ciebie niezwykłego. Może nowa praca, jakiś nowy kontrakt, nowa umowa, nowe możliwości jak najbardziej. Może się lęk pojawić z tym i strach, czy ja mam to brać, czy ja sobie poradzę i tak dalej, także spodziewaj się, ale to jest dobre. I to ci pomoże właśnie zwiększyć swoją wartość własną i spojrzeć na siebie, na świat, na życie inaczej, ale musisz się uwolnić od tej swojej wersji starej jakby, żeby wejść w ten nowy swój tryb, prawda? No tak jak telefony, zobaczcie. Ciągle tam mamy, na przykład dajmy na to Samsung jest, no nie wiem teraz, który jest, pewnie coś palne, ale tam nie wiem, 21, potem jest 22, potem 23, prawda? Taka wersja. To my też powinniśmy być. Taka wersja na przykład, że jest rok 23, to jesteśmy wersja 23. Potem 24 rok to jest wersja 24. Czyli my powinniśmy cały czas się zmieniać, ewoluować i też sobie pozwalać, żeby to oprogramowanie zmieniać, tak jak się zmienia czasem oprogramowanie w tych naszych urządzeniach, prawda? Co na zewnątrz, to w nas. Co u góry, to na dole. Czyli jak będziemy patrzeć na rzeczywistość, to ona nas będzie uczyć, prawda? Potrzeba ewolucji. Cały czas jest ta potrzeba. Zmiany. Jak się zatrzymamy, no to się robi śmierdzący stawek i zaczyna wszystko kiśnieć i zaczyna wszystko cuchnąć. I to jest źle. Tu nam wtedy mówimy, że jest źle. Żeby było dobrze, musi się kółko cały czas toczyć, prawda? Koło życia musi cały czas się toczyć. Jak się zatrzymam, to już pozamiatane, wiadomo. Póki się toczy, możemy coś zrobić i możemy działać. I tak trzeba robić, kochani. I przede wszystkim zacznij się spodziewać cudownych rzeczy, które do ciebie idą. Jak się zaczniesz ich spodziewać, one zaczną do ciebie przychodzić. Ale jak się spodziewasz złych rzeczy, no to co ma do ciebie przyjść? Rozumiesz? Po prostu sobie przestaw to myślenie, cudowne rzeczy do mnie idą, bo uniwers mnie kocha i wysyła mi te cudowne rzeczy. Dlaczego? Bo ja jestem częścią uniwersu i ty też, i ty też, i nawet ty tam na końcu. Także każdy z nas jest taką iskierką wprost z uniwersu. Wyjdź sobie w nocy na zewnątrz, jak jest bezchmurne niebo, i popatrz na gwiazdy. Jesteś jedną z tych gwiazdeczek, która postanowiła sobie właśnie w tym czasie pożyć na ziemi i podoświadczać życia i zobaczyć, jak to jest być częścią tego wszechświata, tą gwiazdeczką w ciele człowieka. Aha. I sobie potworzyć, i sobie pobudować, i sobie pokreować. Po to tu jesteśmy. Więc zamiast cierpieć z tego powodu, że tu jesteśmy, pozwólmy sobie na to, żeby się cieszyć z tego, że tu jesteśmy. I możemy się wymieniać, i możemy się komunikować, i możemy się słyszeć, i możemy się widzieć, jakie to jest fajne. No, możemy pobyć ze sobą tutaj. Zobaczcie, te grupy dusz, które schodzą na ziemię, one schodzą grupami w danym czasie, prawda? I to jest jedyne w swoim rodzaju. Rozumiecie? To się już nie powtórzy. To my jesteśmy jak płynąca rzeka. Nie da się dwa razy wejść do tej samej rzeki, prawda? To jest piękne. Dla mnie to jest przepiękne. Dobra. Mini wybierz kartę na koniec. Możemy tu jak zawsze zapytać o osobę, sytuację, wydarzenie. Trzy możliwości dla skorpionów. 1, 2, 3. Jedyneczka. Zaczynamy. Jedyneczka. Mało prawdopodobne. Tutaj widzę, że coś tutaj właśnie trzeba by zmienić tobie. Może troszeczkę by trzeba zanurkować w swoje potrzeby takie prawdziwe. Zapytać siebie, czego ja tak naprawdę pragnę. Dwójka. Tu mamy raczej nie. Tutaj ja czuję, że coś by trzeba usłyszeć, o czymś pogadać. Coś dostrzec, coś zobaczyć, może szerszą perspektywę zobaczyć. Albo zastanowić się, czego ja tak naprawdę pragnę. Bo mam poczucie, że patrzysz daleko, czyli pragniesz czegoś, co jest daleko. A może masz to blisko? Czasem tak bywa. Najciemniej pod latarnią. I trójeczka. Tu mamy idealny moment. Serduszko, więc jakieś rzeczy się mogą dziać. Natomiast, oj, bardzo silny czas dla ciebie, trójeczko, potężne przewartościowanie. Trzeba by zagłębić się w siebie i poszukać tutaj w sobie czegoś. Jakieś rzeczy będą wychodzić ukryte. I to jest wszystko dobre. Utul to, ukochaj to. I siebie ukochaj też. I codziennie się ukochuj, pamiętaj o tym. Kochani, tyle na dzisiaj. Życzę nam wszystkim dobrego czasu.
Tak, i jak zawsze, wszelkiego spełnienia. Utulam mocno, do usłyszenia, papa.